Wiadomo, co? Kura. No cześć, witam was w tym dzisiejszym niedzielnym vlogu. Właściwie jest to vlog z Cieplic i zapraszam was do oglądania. A właściwie to znajdujemy się w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach, w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Tutaj mamy właściwie obrazy takie jakby... Nie wiem, jak to się mówi, czy... 3D... Nie wiem... I mam do tego specjalne okulary. Ja już wam to pokażę, może na kamerze, jak to będzie wyglądać. Nie więcej. Tak to wygląda z perspektywy, jak to patrzy się przez niebieskie. Na te obrazy. Tutaj to znaczy na tym. Przepraszam. I tak to tu wygląda. Teraz pokażę, jak to wygląda przez czerwone. A teraz już normalnie. No. Tutaj, no bym zapomniał może, ale tutaj widzimy na tym suficie stare takie malowidła. Zapraszam jeszcze dalej, bo pokażę, bo to jeszcze nie koniec, co tu się znajduje. No i mamy tutaj klasę lekcyjną. Właściwie jesteśmy na lekcji biologii. No to ja sobie sprawdzę, czy notateczki są dobrze, czy piszą. Proszę pani, jaki temat? No, tak jak to zawsze na lekcji jest. Tutaj mamy, jak to wygląda ryba w środku. To zwierzęta. No jak królik w środku się składa, no i człowiek. Akurat teraz się uczę o człowieku na biologii przez ten rok szkolny. No i PS, informacja dla klasy, kartkówka z biologii w środę. I tak to wygląda, zapraszam dalej. Tutaj jest taka informacja o takim pałacu w Sobieszowie. Nie wiem, czy ten pałac do dzisiaj się znajduje. Tutaj mamy, zaraz wam pokażę ludzi, którzy są związani z tym regionem, z Cieplicami. Od 1797 roku król pruski z dynastii Hohenzollernów przegrywał wojnę z Napoleonem. Opactwo w Krzeszowie i jako protezurę w Cieplicach. Fryderyk Wilhelm III. Tutaj mamy Leopolda Gorta trudne do wymówienia. Ja wiem, tak kiedyś ludzie po prostu wyglądali. Trochę przypomina tamtych czasów, czy to Mozarta. Tutaj widzimy dom towarowy, zobaczę czy później tam będę szedł, to pokażę jak ten dom towarowy wygląda dzisiaj. Bo to jest długi, długi dom z początku XX wieku. Tutaj mamy takie... Z domu długiego, tylko tam się w domu długiego się znajdowało. Coś tam było w przyrodzie. Księgobiór, biblioteki, gra po niemiecku, ale to jest tłumaczenie na polski. Można sobie przeczytać, zatrzymać i przeczytać. To są takie rodzaje jaj, jak to jajo jest zbudowane i od jakiego zwierzęcia. Widzimy różnicę między strusiem a człowiekiem, jeśli chodzi o wielkość. I tu też
informacje takie, że gdzie pochodzi. I chyba biologicznie. Tu jest budowa jaja ptasiego. Takie różne jaja, oczywiście, pewnie nie, oczywiście są to eksponaty, na pewno tam nie ma takich jakby, no, małych tych strusi, co się wyklują. O. Jest nawet takie jajo jak sosnówka. Jest taka miejscowość koło Jeleniej Góry, sosnówka. Nie wiedziałem, że sosnówka to jajo. Struś madagarski. To czyli dzisiejszy odcinek jakby w połowie jakby jest lekcją taką jakby biologii. O zwierzętach. Rodzaje ptaków to oczywiście, na czym to się znajduje? Na Wincie, która nie działa już kilka lat. Nawet telewizja wiele nie będzie pomagała. No i tu. Jadam to. Góra. No, teraz to jest tutaj o dinozaurach. A zaraz, o, właściwie teraz przechodzimy do grzybów. Oczywiście na biologii chyba miałem o grzybach, ale nie pamiętam. Tutaj te grzyby. Nie można spotkać w lesie, można, tylko tak. Ja już mówię, którego może nie można jeść. Na pewno nie można jeść od tego tu żółtego. Tego chyba... Nie. Tego też. No tego chyba można. No chyba, no... Znaczy... No jak ja tutaj spotkam czerwonego grzyba z tymi... białymi kropkami, no to ja chyba nie muszę tłumaczyć, czy można go jeść, czy nie. Takie grzyby, ale to nie jest pewnie prawdziwe grzyby. Ja też widzę, że one są zrobione chyba z desek, znaczy kupione. One są prawdziwe. To takie coś, już szukam informacji, co to jest. Nie ma informacji. O, tutaj są te takie jakby informacje o grzybach. Można sobie filmik zatrzymać i przeczytać. Tutaj najbardziej może zobaczyć. Tu są też takie jakby... Nasz muchomor? No. Muchomor czerwony. Teraz to tutaj bardziej będzie, myślę, o motylach. Aha, dobra, myślałem, że tylko z nagrywania. Ja już tłumaczyłem w tym filmie pobierowa, co jest jak ktoś słyszy motyl, czy coś takiego. Tak. Ktoś troszkę może się domyśleć. Dobra. Tutaj mamy różne rodzaje motyli. Tutaj też właściwie są motyle z różnych rodzajów jakby świata. Na przykład tutaj z Indonezji, z Azji Południowo-Wschodniej, Chiny. No a tu owady.
dzisiaj mamy tak na tyle. Ja na pewno nie zacząłem zmienić. Taka moja sprawa prywatna, dobra. Tutaj informacje już właściwie o owadach, a nie o motylach. Proszę. Nagrywam. Nie, po wypadku taka. Byś nie wiedział, że nagrywam to z rodziny. Tutaj mam takie... To nawet jest trochę jakby... Teraz tutaj jest właściwie o tych pszczołach. Jo. To posłuchajcie sobie. No i tu cena motyle. Tak jak to na każdym już tam śpiewa. Życie są jak motyle. To takie jakby tutaj to kojarzy mi się jakoś z jakby opuszczoną cywilizacją, ten jakby mur, ten taki jakby słoń, którego widać na pierwszym planie. Nie, przepraszam, na drugim planie. Nie wiem, czy dobrze będzie widać tutaj takie opisy, gdzie to żyje. No mamy tutaj bulwar, wiem, że wam nagrywałem, ale zrobię to po prostu tak, że tamto usunę, a będzie po prostu tak połączone jakby w całość. Jakby tu jest zwierzę. Bardzo lubię zwierzęta. Wiem tutaj. No i to tak to muzeum, to się właściwie znajduje się za muzeum przyrodniczym. No i to jest tutaj taka tężnia ciepliska. Tężnie solankowe. Teraz to nie leje wodą, ale Jelenia Góra też ma plany, żeby tu zrobić jakiś bunkry gastronomiczny, restaurację taką na lato. Nie wiem, czy to może widać jakoś w słońce, ale tu jest ten długi dom, który pokazywałem. Tak na zakończenie jeszcze to w tle, tak jakby za mną znajduje się pałac Szabgotów. Miałem, pokazywałem. Ja to teraz połączę w jeden filmik i będzie. Wiecie co, ja jestem w cieplicach. Wiecie, jak kiedy tu byłem w cieplicach ostatnio? Wtedy, kiedy jeszcze się chodziło do szkoły z klasą. Moją. Za którą oczywiście tęsknię. Za niektórymi. Dobra. Jakby to już... Do następnego filmu, bo coś teraz będą... Myślę, że teraz filmy będą pojawiać się jakoś w niedzielę.
No, w niedzielę tak na razie będą się pojawiać filmy, także tylko tam jeden może się pojawić, czy dwa filmy w ciągu tygodnia, ale to nie tego w ciągu tygodnia, który będzie jutro, czy nowy tydzień, nie, to po prostu następny tydzień. Dobrze, także do następnego filmu. Jo, cześć.